Jest szereg problemów, które jeszcze musimy rozwiązać przy okazji tego uploadu, dlatego że jedną z najprostszych rzeczy, która tutaj nas wywala, to jest to, że jak próbujecie wgrać drugi plik o tej samej nazwie. Tak? W sensie, jeżeli ja wgram sobie pliczek, nie pamiętam, czy wgrałem go już raz, czy nie, i on sobie tu wejdzie, to on mi go nadpisze po prostu bezczelnie. W sensie, on nie sprawdzi, nic nie zrobi, tylko nadpisze mi jeden plik drugim, bo nazwa się zgadzała. Można, ale fachowo robi się to troszkę inaczej, a mianowicie fachowo robi się, generuje się hasze z plików, dlatego że hasze co do zasady są niepowtarzalne. Hasz w funkcji SH256 ma 24 do 60 którejś tam potęgi możliwości, czyli w zasadzie nie ma szansy, że traficie drugi raz ten sam hasz. Jeszcze dokleimy sobie do nazwy pliku timestampa, to już w ogóle nie ma takiej opcji. I z tym haszem będziemy go zapisywać. Czyli tutaj będzie mała zmiana w kodzie w momencie, kiedy jest wybierana nazwa pliku, bo zobaczcie, co myśmy dotąd robili. Myśmy nazwę pliku brali z oryginalnej nazwy, tutaj. Zamiast tego... użyjemy SHA. To jest algorytm 256, to jest nowa wersja, w przeciwieństwie do SHA-1 jest bezpieczna, czy raczej jest uznawana za bezpieczna, to znaczy nie da się go złamać w jakiś taki bardzo prosty sposób. Nie używamy SHA-1, nie używamy MD5, dlatego że jeden i drugi jest do złamania stosunkowo szybko. W ogóle ich nie używamy. Znaczy tu nie ma kwestii bezpieczeństwa akurat z tą nazwą plików, ale w ogóle ich nie używamy. I teraz nazwa pliku będzie się składała z wyliczonego przez funkcję hash, hasha z czego? Z pierwotnej nazwy pliku, czyli tego, do czego dodamy jeszcze sobie po kropce. Time, z tego co pamiętam, zwraca unique timestamp. Chodzi o to, że jeżeli nie dodałbym timestampa do tego, to z dwóch identycznych nazw plików powstałyby dwa identyczne hasze. Natomiast w tym momencie my do nazwy pliku dodajemy ilość sekund od 1 stycznia 1970 roku i dopiero robimy z tego hasza. Czyli jedyna metoda, kiedy to mogłoby nie zadziałać, to w momencie, kiedy dwie osoby w tej samej sekundzie wysłałyby plik o tej samej nazwie. Tak? Czy nawet mikrosekundzie, bo z tego co ja pamiętam, to time daje chyba nawet z mikrosekundami. Nie, to jest w sekundach, ale jeszcze jest chyba mikro time. O, mikrotime jest z mikrosekundami. To myślę, że spokojnie wystarczy, żeby... szansa, że ktoś w tej samej mikrosekundzie jest praktycznie zerowa, tak? Że wyślę plik o tej samej nazwie. Mam nadzieję, że to się nie wywali, bo to jest int, to jest string. Dałem kropkę, czyli kazałem mu skonkatenować stringi, moim, myślę, że pójdzie. I teraz tylko ta zmiana powinna sprawić, że plik będzie zapisany pod zmienioną nazwą. Sprawdźmy. Wyślij. Baza danych najpierw, check. No, nie, dobrze, tylko zapisuję bez sensu cały URL, to bym to zmienił ewentualnie. Natomiast... widzicie, taką nazwę pliku stworzył, tylko coś tu... aha, popsułem. To popsułem, popatrzcie. Tak, z rozszerzenia nie ma. W sensie nie wiadomo, co to jest za plik, bo nie ma JP, nie ma JPG, nie ma PNG. Przeglądarka w związku z powyższym też pewnie sobie z tym nie poradzi. A nie, przeglądarka ma to w nosie, bo przeglądarka sprawdza po środku pliku wewnątrz, co to jest, a nie po rozszerzeniu. Okej.
Czyli to mamy kwestię unikatowych nazw plików, że tak powiem, rozwiązaną. Natomiast chciałbym jeszcze przy tej okazji zrobić konwersję, żeby pooszczędzać miejsca na serwerze i przepustowość naszych oglądających. I jest taki format, który się nazywa WebP. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia w tym formacie, czy nie. To jest format, który umożliwia zapisywanie grafiki do celów, że tak powiem, internetowych. A jest ostatnio coraz bardziej popularny i daje bardzo dobre rezultaty, jeżeli właśnie potrzebujecie zapisywać na stronie pliki. I PHP ma taką opcję, która umożliwi wam wygenerowanie WebP z obrazka i zapisanie naszego obrazka, który ktoś wczytał w dowolnym formacie jako WebP, ale żeby nie było za łatwo, jest jeden problem. On, żeby zrobić WebP, potrzebuje GD Image. No to lecimy dalej. Co to jest GD Image? GD Image to jest klasa, która pozwala nam wczytać obrazek przy użyciu biblioteki w PHP, która się nazywa GD. O, tu jest chyba nawet cały... Tak, tu cały, ktoś całym tym pojechał. Całym przykładem. GD image from file. Nam to zwraca. O, dobra. Jest metoda, słuchajcie, image create from GD, która zwraca nam GD image, jeżeli dostanie stringa. Czyli co musimy teraz zrobić? Musimy wziąć stringa z obrazkiem, załadować do tego, dostaniemy z powrotem GD image, GD image ładujemy w zamian do ImageWebP i ImageWebP nam zwraca ImageWebP nam zwraca zapisuje nam obrazek. Tak? Pojmujecie, co tu się dzieje, czy nie bardzo? Tak średnio. Dobra, jeszcze raz. Możemy dostać na nasz CMS, nasza stronka może dostać od użytkowników różne rodzaje obrazków. Może być GIFy, mogą być JPEGi, może być naprawdę milion różnych rzeczy. Tak? To cel jest taki, żeby wszystko, co przyjdzie, zapisywać w formacie WebP. Żeby nam zaoszczędzić miejsca na serwerze, a użytkownikom zaoszczędzić przepustowości, żeby to, jak będą to oglądać. I teraz jest w PHP gotowa funkcja, która tworzy obrazki w formacie WebP. Co robi? Z powietrza, że tak powiem. No nie. Tu masz jeszcze parametr quality, możesz dać, że tak powiem, największą możliwą, to ona wtedy bezstratnie kompresuje. I okej, okay, jest funkcja, która tworzy WebP, ale ta funkcja nie potrafi stworzyć z jakiegoś innego pliku, w sensie nie można jej dać JPEGa i ona robi z niego JWebP, tylko ta funkcja działa pod warunkiem, że dasz jej plik w formacie GD Image. Idź. Trzeba znaleźć funkcję, która nam zrobi GD Image i okazuje się, że jest taka funkcja, nazywa się Image Create from GD, której podajemy file name'a, a która nam zwraca GD Image. I to, co musimy teraz zrobić, to ten obrazek, który został wgrany na serwer, załadować do tej funkcji. Ona nam odda GD Image. Tego GD Image załadować do tej funkcji, a ona nam odda z kolei zapisze do pliku, tak? Bo tu możecie sobie wybrać, do jakiego pliku ma być zapisana. Nie, bo myk jest taki, że my zaczytamy to zdjęcie z tempa jeszcze zanim je zapiszemy. Znaczy nie będziemy go zapisywać w tym docelowym folderze, tylko zaczytamy je z tempa, a zakładamy, że w tempie to zdjęcie jest, ma unikatową nazwę. Uwaga, jeżeli libgd nie uda się zapisać zdjęcie, zwraca true. Kto to wymyślił? W sensie...
No właśnie, bo tu jest napisane, że funkcja zwraca true, jeżeli się uda false to failure, ale jeżeli nie uda mu się tylko zapisać obrazka, to i tak zwraca true. Czyli się zwraca false tylko, jeżeli wysypie się na samej konwersji, a nie na tym, że nie udało mu się zapisać obrazka, tak? Okej. Okay. Tu będzie zapisanie do pliku. Okej? Okay? Dobra. Uzbrojeni w tą wiedzę, zabieramy się za kodowanie, bo tu mamy zapisywanie w pliku, ale to jakby zastąpi nas GD w tym, bo on sam za nas to zrobi. Ten file name zostawimy. Czyli tak, co robimy? Po pierwsze, wczytaj otrzymany z formularza obrazek do, czy w zasadzie używając biblioteki GD do obiektu klasy GD Image. I operacja jest następująca zgodnie z manualem PHP, który tam mamy. From GD i tu podajemy ścieżkę. Ścieżka jest gdzie? Gdzie jest ścieżka pierwotnego pliku? O. Nie, po co ja to tak robię? Tak. Dobra, i co dalej? I tu dostaniemy, powinniśmy dostać GD image, tak? Następnie. Średnika zapomniałem. Zapisz obraz konwertowany do WebP pod nową nazwą pliku plus rozszerzenie WebP. Przygotuję sobie najpierw URL-kę, dobra.
Okej, testujemy, czy to działa. Nie to. Okej, coś tutaj poszło nie tak. A, dobra, słuchajcie, będzie taki mały problem i musicie to zrobić sami, bo nie będę do każdego biegał. Nie jest domyślnie włączona biblioteka GD, przez to jest problem, że nie znajduje takiej funkcji. Co musicie zrobić? Musicie odpalić sobie panel od XAMPPa na wysokości Apache konfiguracja plik PHP INI. I tam znajdujecie linijkę, która będzie miała napisane tam w module z GD. Zaraz wam pokażę, gdzie ona jest. Wiesz co, słów GD jest bardzo dużo w tym. Tym. PHP, nie. Chodzicie XAMPP Control Panel Config, tak, PHP INI. Chyba faktycznie wezmę Ctrl F, ale tego i tak będzie pewnie dużo. PHP INI. Dobra, tu. I zobaczcie, że tu jest cudzysłów przed słowem extension GD, to, czy GD, to po prostu ten cudzysłów średnik wyrzućcie, zapiszcie plik i uruchomcie ponownie Apache. Ctrl F GD jednak. Myślałem, że znajdę na oko, ale tak było łatwiej. Tak, stop, zapisz, stop, start. Usunąć ten średnik z przodu. Bo to znaczy, że ten średnik z przodu znaczy, że on nie ładuje biblioteki GD. Dobra, coś nam się zepsuło. Tak. Już wiem, co się zepsuło. Tak. Użyłem nie tej nazwy, zobaczcie. Kazałem mu po nazwie oryginalnej, a nie po tymczasowej. Czyli tu nie files name, tylko file. On ma temp name, tu. Gdzie to jest? Ok. Teraz to chyba problem, że za długo to trwało. Okej, tego błędu jeszcze nie miałem. Człowiek się uczy całe życie i głupi umiera. No niby tak. Jak próbuję stworzyć obrazek z tego. To dostaję, że przekroczono ilość pamięci, ale dostaję taki głupi strasznie błąd, bo zobaczcie, że pisze, że skończyła mi się pamięć, to jest 500 mega mniej więcej, a próbowałem z 36 kilo zarzucić. To jakby nie bardzo ma sens. Spróbujmy z tym drugim zdjęciem jeszcze. Nie, to samo jest. Zapytajmy wujka Google. Jeszcze raz. A już, czekaj. W kodzie, no gdzie masz problemy? To nie są problemy, to jest informacje. Gdzie? A na lewo, tutaj tak. No ale tak, ale to są tylko, widzicie, że nieznane słowo. Dobra. Dziewiętnasta, czyli się wywalił na tym i wywalił nam się z błędem
Memory exhausted. Tak, dlaczego on mi pisze, że się skończyła pamięć? Zdaje mi się, że to nie jest to, bo oni tu piszą, żeby po prostu zmienić wielkość pamięci na... A może? To teraz poszło. Już mówię, tylko się upewnię, że to na pewno zadziałało tak jak chcę. Czyli on nie zadziałał w ogóle, tak? Bo znalazłem, jedyne co znalazłem w Google, to to, żeby dać więcej pamięci PHP-owi. No a teraz jest to samo, tylko że tutaj jest, się wywala w tym miejscu. Więc to nie jest to, bo PHP ma 512 mega pamięci domyślnie przydzielone i jakby to nie rozwiązuje żadnego problemu. Okej, okay. Słuchajcie, to jakbyście się kiedyś zastanawiali, dlaczego ludzie psioczą na PHP, że jest głupi w ogóle, to jest jeden z przykładów. Okazuje się, że nie można tak sobie po prostu zrobić funkcji, która ładuje z dowolnego pliku, bo to nie działa. Czyli trzeba by sprawdzać, czy to jest JPEG, użyć wtedy funkcji dla JPEGów, trzeba by sprawdzać, czy to jest PNG, użyć funkcji dla PNGów i tak dalej, i tak dalej. Albo druga opcja, która nie wiem, w sumie trzeba zobaczyć, czy działa, ale wydaje się debilo odporna, to jest wczytać zawartość tego pliku jako string i przekazać do funkcji. I wtedy podobno działa. W sensie nie kazać mu otwierać pliki JPG, tylko przeczytać pliki JPG jako string i wtedy podać do funkcji. No tak jest tu napisane, że to tak działa, więc zaraz zobaczymy. Czyli nie from file, tylko weźmiemy sobie, zrobimy tak. Po zero, bo mi się skończyły te. Czytaj zawartość pliku graficznego do stringa. Fajnie, ktoś mi nadpisał słowek. I potem dopiero nie from file, tylko from
Sprawdzę, czy działa, wypchnę na gita i obiecuję was niczym więcej dzisiaj nie męczyć. Okej, okay, on ma problem, bo próbowałem zapisać przez pełen URL, czyli zapisać z tym obrazek. A on niestety nie umie, tylko muszę mu zrobić... Zrobimy link wewnętrzny. Wewnętrzny będzie bez tego ten, będzie zawierał tylko ING. Znaczy chodzi o to, że wszystko prawie że działa z jedną rzeczą. WebP nie umie zapisać, korzystając z całego takiego długiego URL-a, tylko musimy mu zrobić to. Bo nie umie, no. Trzeba mu to jakby... Tak. No kończymy, kończymy. Kończymy, obiecuję, że kończymy. Tytuł, opis, wybierz plik. Chcę to zamknąć, żeby to działało. Poszło. Odświeżam tutaj. 13:27, poszło. Jaki URL ma obrazek? W sensie? Tak, mówiłem i nie zmieniłem tego. W indeks PHP musicie tylko tutaj do tej dopisać. No, jak się sortuje w SQL-u? Order by co? Post timestamp. Ascending czy descending? Timestampy się, jak idziesz w przód w czas, to timestamp rośnie czy maleje? Nowsze mają wyższy timestamp czy niższy? Timestamp mają niższy czy wyższy? Co to jest timestamp? Czas od 1 stycznia 1970 roku. To nowsze będą miały wyższy czy niższy timestamp? Wyższy, czyli sortujemy od góry do dołu, czyli descending. I teraz już powinno się pokazywać pierwsze u góry. Tak jest, zapisuję, wysyłam na gita. Słuchajcie, to jest akurat zmiana w indeks, to jest tylko kwestia tej sortowania, tak? Tak? Te inner joiny to robiliśmy tydzień temu. Słuchajcie, za tydzień nie, ale za dwa tygodnie, jeszcze tydzień posiedzimy nad tym, za dwa tygodnie będzie jakiś sprawnik zgrywania plików. Ok, za tydzień jeszcze będziemy nad tym siedzieć, za dwa tygodnie będzie z tego sprawdzać. Będzie można korzystać z jakichś... Tak, ze wszystkiego będzie można korzystać poza kolegami. A, no dobra, to bez sensu. Czemu bez sensu? Wolisz bez internetu? Nie ma problemu. Ale nie, tylko ta Dominika bez internetu. Nie, tak. Miłego dnia życzę. Miłego. Tak, sprawdzałem. Nie wiem, ale sprawdzałem, zobacz. Jest, 20 na 2. Ty doszedłeś teraz? Ja się spóźniłem na tej lekcji. Numer? A, mam obecność. Masz obecność. Jeżeli skończycie to, to się będzie mieć teraz cały czas?
Tak, musisz tym, co ci się otworzyło u góry, wpisać cokolwiek, zapisać, zamknąć. Yeah.